Trwa trzeci międzynarodowy festiwal imienia Michała Spisaka. Już za chwilę inauguracja 14. edycji międzynarodowego konkursu muzycznego jego imienia, a wraz ze mną szef tego całego zamieszania, dyrektor artystyczny tak festiwalu, jak i konkursu, profesor Roman Widaszek. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Mam tą przyjemność być z tobą na ty, więc pozwolę sobie najpierw pogratulować odznaczenia, które wczoraj zostało przekazane na twoje ręce. Tak, no faktycznie mieliśmy wczoraj tą przyjemność z wieloma moimi kolegami. Zostaliśmy oznaczeni medalami zasługi. W moim przypadku jest to Srebrny Krzyż Zasługi dotyczący działalności kulturalnej. Festiwal po raz trzeci odbywa się pod twoją dyrekcją. Jak zmieniał się zatem na przestrzeni tych lat? Kiedy zostałem mianowany dyrektorem artystycznym, wtedy jeszcze konkursu imienia Michała Spisaka, zostałem mianowany przez prezydenta miasta Dąbrowa Górnicza, pana Marcina Bazylaka. Pomyślałem, że czas na jakieś drobne retusze związane z tym jakże zasłużonym i uznanym konkursem. Pierwszym krokiem, który poczyniłem, to było przemianowanie konkursu w festiwal. Co za tym idzie? Organizujemy od 2021 roku co roku festiwal imienia Michała Spisaka międzynarodowy, a festiwal z konkursem jako częścią składową tegoż wydarzenia co dwa lata. No i tak też dwa lata temu odbyła się pierwsza edycja, kiedy to w szranki konkursowe stanęły trzy instrumenty dęte, drewniane, obój, klarnet, fagot. Rok temu tylko festiwal, czyli cykl koncertów, wystawy, przedstawienie teatralne. No i w tym roku właściwie jesteśmy już po czterech wydarzeniach festiwalowych, po czterech koncertach, a przed nami dzisiaj inauguracja 14. edycji konkursu międzynarodowego, muzycznego i trzy instrumenty dęte blaszane, które będą stawać do rywalizacji. Trąbka, waltornia, puzon. Dlaczego w tym roku wybór padł właśnie na te instrumenty? Kolejną zmianą, którą dokonałem też, to jest zmiana polegająca na typowaniu trzech grup instrumentów, które będą rotacyjnie startować w konkursie. Do tej pory za poprzedniej dyrekcji konkurs odbywał się rok rocznie i zawsze to były trzy różne, z różnych rodzin instrumentów, instrumenty. Natomiast mój pomysł był taki i założenie, że ograniczamy się tylko i wyłącznie do instrumentów orkiestrowych i do takich instrumentów, na które pisał Spisak, czyli trzy dęte drewniane, obój, klarnet, fagot, trzy dęte blaszane, trąbka, waltornia, puzon, a za dwa lata instrumentami, które będą konkurować na estradzie Pałacu Kultury Zagłębia, to będą skrzypce, altówka i wiolonczela. Starałem się już tak wcześniej ułożyć program całego festiwalu, aby był on jak najbardziej przyjazny nie tylko wytrawnym, zagorzałym melomanom, ale również i zwykłym mieszkańcom nie tylko Dąbrowy Górniczej, ale regionu. Stąd też koncerty kameralne z udziałem wybitnych muzyków, z udziałem aktora Adama Woronowicza, z udziałem wybitnego pianisty jazzowego, kompozytora, aranżera Krzysztofa Herdzina. To wszystko ma sprawić, iż podajemy ludziom, odbiorcom tą sztukę wyższą, nie zawsze w taki bardzo poważny sposób, a raczej właśnie staram się, aby to było jak najbardziej przystępne, bo jak powiadał Michał Spisak, muzyka musi wejść w społeczeństwo. Klasycy i neoklasycy bez wątpienia taką właśnie muzykę pisali.
Dokładnie tak. Klasycy pisali muzykę użytkową. Mozart, serenady Mozarta, różne utwory kameralne były wykonywane podczas różnego rodzaju spotkań rodzinnych, imprez kulinarnych i były namiastką tej muzyki takiej użytkowej. Nie było radia, nie było odtwarzaczy różnego rodzaju, więc była grana muzyka na żywo. Była to muzyka lekka, łatwa i przyjemna. Neoklasycy, którzy królowali w pierwszych dekadach XX wieku, po wielkim patosie romantyzmu i tych wszystkich wagnerowskich i postwagnerowskich wielkich dziełach monumentalnych, postanowili znowu jakby odciąć się od tych kompozycji, od tego trendu, postanowili tworzyć muzykę na małe obsady instrumentalne i muzykę łatwą, lekką, choć nie zawsze tylko i wyłącznie nafaszerowaną konsonansami, również i dysonującą czasami, ale w odbiorze niewątpliwie bardzo przyjemną. Wracając na koniec do konkursu, którego inauguracja odbędzie się już za chwilę, jesteś znakomitym pedagogiem, wielu Twoich studentów bierze udział w konkursach. Jakiej rady udzielasz im, zanim wezmą udział w muzycznej rywalizacji? Jakiej rady udzieliłbyś zatem tym wszystkim, którzy no już niebawem będą rywalizowali w 14. edycji konkursu Spisaka? Myślę, że takiej jednej ogólnej rady się nie da udzielić, bo każdy z muzyków to jest inny organizm, to jest inna osobowość. Jedni sobie radzą ze stresem estradowym, konkursowym bardzo dobrze, dla innych jest to troszkę destrukcyjne, ale na pewno trzeba traktować konkurs jako taką formę sprawdzenia się. Nie możemy traktować tylko i wyłącznie konkursu w kategoriach, że biorę udział i muszę go wygrać. Nie, muszę się jak najlepiej zaprezentować. Nie chciej zagrać lepiej niż potrafisz. Jeśli jesteś w stanie donieść, doprowadzić na estradzie to, co jesteś w stanie pokazać na próbie czy też na lekcji, to już jest na pewno wielka wartość, a jurorzy o tym zadecydują, jak to w hierarchii się ułoży. Bardzo dziękuję za rozmowę i co, trzymamy kciuki za młodych artystów. Trzymamy kciuki i zapraszamy serdecznie do udziału w przesłuchaniach. Bardzo dziękujemy.